Drodzy widzowie, tym filmem rozpoczynam nagrania filmów z serii Archonci. Niech to będzie pierwsza część z tej serii. I muszę powiedzieć, że materiały, które dzisiaj omówię, znalazły się już w jednym z poranników, więc jeśli słyszeliście te treści, możecie ten odcinek pominąć, ten pierwszy. Ale postanowiłem, że nagram to jednak mimo wszystko w odcinkach, dlatego że wzbudziły te materiały bardzo duże zainteresowanie. Więc tym odcinkiem rozpoczynam całą serię filmów. Będzie ich prawdopodobnie 7 albo 8. Zaczynamy. Dla porządku przypomnę jeszcze, że ten film, który w tej chwili macie możliwość zobaczyć i wysłuchać, został opracowany dzięki stronie internetowej nowaświadomość.pl i artykułom, które są umieszczone tam pod wspólnym tytułem Poradnik Przebudzonego. Zatem, kim są archonci, pasożyty umysłu? Sytuacja na Ziemi zdaje się w tej chwili bardzo, bardzo napięta i tak już jest od wielu lat, natomiast to napięcie w tej chwili dochodzi do pewnego apogeum. Świat nie tyle już stoi na krawędzi wojny, ile jest w trakcie wojny, której my nie zauważamy. To samo dzieje się w relacjach między poszczególnymi ludźmi, w relacjach międzyludzkich. Toczą się spory, walki, na wierzch wychodzą ukrywane animozje, urazy, problemy wewnętrzne. Czuć coraz bardziej gorącą atmosferę i nie potrafimy tego opanować, tak jak robiliśmy to kiedyś. I jesteśmy świadkami niezwykłych sytuacji. Zobaczcie na przykład niewyjaśniona abdykacja papieża Benedykta XVI, przyspieszone konklawę, wybór nowej głowy stolicy, która dla nas wydaje się absurdalnie niepojęta. To, co robi, po prostu burzy cały obraz katolicyzmu z przeciągu ostatnich 2000 lat. Obserwujemy kryzys ekonomiczny, społeczny, duchowy. Zamienia nam się wszystkie nasze wartości. Robi się odwrócenie tych wartości. Dziś to, co było wartością bardzo poprawną i oczekiwaną, wydaje się być niepoprawne i nieoczekiwane. Matrix wymyśla coraz to więcej nowych restrykcji, zakazów, nakazów. To wygląda tak, jakby energie te gnały coraz szybciej i były ze sobą niekompatybilne, prowadziły przez taki bałagan, prowadząc nas do jakiegoś dla nas niezrozumiałego i niewidzialnego celu. To programy starej epoki uwalniają się, czyszcząc się do końca. Co jest wyznacznikiem starej energii, ucisku i zniewolenia, nie może pozostać dłużej na tej planecie. I dlatego te stare energie, one są zmuszane do jej opuszczenia. Programy te jednak będą się bronić jeszcze ostatkiem sił, bo one mają swoje życie. Dlatego bądźmy przygotowani na naprawdę konkretne i trudne, znaczące wydarzenia na świecie. Mamy tego dowody właściwie każdego dnia. Rzeczy, które wydają się nam odjechane, kuriozalne, dzieją się. To jest działanie obronne Matrixa. One przyczynią się prawdopodobnie do jeszcze większego szoku i przebudzenia, bo słuchajcie, to jednocześnie ten szok służy też naszemu przebudzeniu. My nie wiemy, czy to jest celowe, czy nie, ale tak się dzieje. Znaczące wydarzenia na świecie, które na pewno się przyczynią do przebudzenia, służą nam. To wszystko dzieje się po to, aby zasłona iluzji opadła całkowicie, pokazując ukrywaną dotąd prawdę, którą tak wszyscy bardzo pragniemy zobaczyć. Właściwie ona już nam się pokazuje, widzimy ją, albo inaczej, mamy szansę ją dostrzec, ale nie wszyscy chcą ją zobaczyć.
No i to wszystko skłania nas do takiej głębokiej refleksji, co zrobić, aby nie dać się ponieść temu narzuconemu przez systemowi konfliktów. On w tej chwili coraz bardziej nas uciska z każdej strony w celu odwrócenia naszej uwagi od tego, co dziś dzieje się na Ziemi, a tak naprawdę od narodzin nowej ludzkości. To jest dla nich problem. System będzie nas od tego odwracał. Dzisiaj będziemy sobie próbowali odpowiedzieć na istotne dla nas pytania, opierając się przede wszystkim na starożytnych badaniach tekstów gnostyckich, w trochę własnych doświadczeniach, wnioskach, przeżyciach, obserwacjach naszych własnych i przebudzonych. Zatem spróbujmy zgłębić ukryte przyczyny i mechanizmy. Na początku takim kluczowym zadaniem będzie dowiedzieć się, jakie to właśnie istoty panują nad obecną rzeczywistością. Kto tworzy ten Matrix, czyli skąd wzięły się w naszym świecie. Trzeba to zgłębić. Musimy to zgłębić, jaką posiadają naturę, jakie cele wyznaczyły sobie wobec nas, wobec ludzkości oraz, jeśli to poznamy, jak wyzwolić się od ich wpływu i takiego bardzo, bardzo destrukcyjnego działania. Czemu to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ nie wystarczy wyeliminować skutków i wymienić starego systemu na nowy. To nie wystarczy. Przecież historia nam pokazuje, że takie działania nie przynoszą niczego dobrego, jak wszystkie rewolucje, ani nie usuwa przyczyn ucisku, bo powody rewolucji oraz ci sterujący rewolucjami czy też powstaniami byli gdzie indziej, wyżej. Aby coś zmienić, musimy dowiedzieć się przede wszystkim, co zmienić, co takiego jest do zmiany. Zmian trzeba dokonać na naszym poziomie świadomości, najpierw w nas, w środku, w sobie samym, a następnie wtedy dopiero stanie się to możliwe na zewnątrz. I tak naprawdę możemy tego dokonać dopiero wtedy, kiedy poznamy bardzo głęboko mechanizmy kontrolujące obecny świat oraz przede wszystkim ich twórców. Z pomocą mogą nam tutaj przyjść materiały, które pewnie już znacie, teksty gnostyckie oraz wnioski innych niezależnych badaczy, takich jak David Icke, Jay Widener czy John Lash. Zatem, czyja jest ta rzeczywistość, w której my dziś żyjemy? Zadaj sobie takie pytanie. Czy kiedyś zastanawiałeś się, czy kiedykolwiek, czy rzeczywistość, w której żyjesz dziś, jest faktycznie wytworem rasy ludzkiej, czy też może to właśnie człowiek posłużył jedynie jako narzędzie do wytworzenia jej? Zatrzymam się tu na chwilę i wtrącę własne przemyślenia, osobiste wnioski. Otóż wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś, manipulując ludzkością, potrafi skłonić ją do tego, ażeby zachowywała się nie tak, jak sama chciałaby się zachowywać. Inaczej mówiąc, wytwarza taką motywację albo demotywację, że człowiek, reagując na nią, tworzy taką rzeczywistość, jaką oni chcą, a nie człowiek. I tutaj, słuchajcie, wniosek smutny, bo prawdopodobnie większość ludzi raczej takiej możliwości nie rozważa. One się wydają absurdalne, niedorzeczne. Pewnie wielu z was, kiedy to czytam, kiedy to mówię, tak właśnie myśli. A co jeśli byśmy przypuścili i powiedzielibyśmy sobie, że ta rzeczywistość nie jest nasza? Czemu? Dlaczego? Czy macie też coś takiego jak ja, że od dziecka nie czujesz się częścią tej rzeczywistości? I wiesz, nie mam tu na myśli tylko samej planety, Matki Ziemi, ale jakby czujesz, że ten materialny, sztuczny świat poniekąd
oraz relacje międzyludzkie, jak interakcje między ludźmi i przyrodą, są obce, zimne i jakby kompletnie nieprawdziwe. Traktujemy przyrodę jak traktujemy, jako element, który można zniszczyć, pozbawić go życia. A potem, zgłębiając coraz więcej wiedzy na ścieżce własnych poszukiwań, trafiasz na kolejne informacje, które potwierdzają te twoje odczucia, że coś tu nie gra. Coś tu jest mocno nie tak. A więc zajrzyjmy za kotarę tego. Przedstawię teraz wnioski gnostyckie z tekstów Znak Hammadi. Tą historię pewnie znacie. W 1945 roku, tuż po wojnie, Mohamed Ali es Saman z El Kasr w Egipcie, w północnym Egipcie, obok wsi Nag Hammadi znalazł dzban. A w dzbanie ukryte było 13 starodawnych ksiąg gnostyckich, które zawierały 53 różne teksty. One były też mocno uszkodzone. Datowano je na około 2000 lat temu. Uważa się, że powstały prawdopodobnie około 100 lat przed naszą erą i uznawane są za bardzo cenne kodeksy, bardzo oryginalne artefakty oprawione w skórę. To są najstarsze tego typu zachowane księgi. Badacz tych starożytnych kultur, uznawany przez wielu za autorytet tych hermetycznych i alchemicznych tradycji na świecie, J. Widener, powiedział, że gnostyckie teksty Znak Hammadi są tak cenne dla ludzkości, ponieważ przetrwały te 2000 lat w swojej oryginalnej i niezmienionej przez nikogo formie. Nie zdążono w nich niczego przekształcić, usunąć, poprawić, tak jak robiono to z Biblią wielokrotnie. Nasza Biblia dziś jest tak naprawdę marną kopią prawdopodobnego oryginału. Termin gnostycyzm pochodzi od greckiego słowa gnosis, który oznacza nic innego jak po prostu wiedza, czyli wedy. Zdaniem J. Widenera gnostycy prowadzili między innymi słynną, nieczynną, niespaloną dzisiaj już Bibliotekę Aleksandryjską. Oni to właśnie w niej gromadzili wiedzę z całego świata. I ta gnoza, czyli wiedza, w tamtych czasach rozprzestrzeniła się tak bardzo, że sięgała od Europy po Bliski Wschód. Z kolei inny uczony, John Lash, dość niezależny krytyk systemów wierzeń i znawca rozmaitych mitologii i systemów duchowych, nazywa gnostyków szamanami o krytycznym myśleniu. John Lash zajmuje się radykalną korektą tekstów gnostyckich, nauczając ich w sposób bezpośredni, bez komentarzy i bez omówień. Uczy tak, jak były napisane. Nazywa się go prawowitym następcą znanego religioznawcy i filozofa kultury Mirsa Eladiego. Ze słów Johna Lasha dowiadujemy się, że gnostycy nazywali siebie samych telestai, co znaczy naznaczeni celem, albo inaczej ci, którzy mają cel, ci, którzy posiadają cel. Nazwa gnostycy została im nadana dopiero później przez chrześcijańskich tradycjonalistów, no i dlatego tu w tym omówieniu będziemy używali na przemian obu tych terminów, telestai i gnostycy. Telestai twierdzili, że posiedli tajemną wiedzę ukrywaną przed ludzkością i ona dotyczyła Boga, wszechświata oraz manipulacji ludźmi. Z opisów badaczy wynika, że gnostycy posiadali bardzo wiele zdolności parapsychologicznych i byli świetnie wytrenowanymi szamanami, takimi w dzisiejszym spojrzeniu mistykami, potrafiącymi zaglądać w inne wymiary rzeczywistości. Ich wiedza liczyła około 5, może nawet więcej, 7 tysięcy lat doświadczenia. Oni o tym piszą. I tego nauczali w swoich mistycznych szkołach.
dzięki tym swoim szamańskim praktykom wiedzieli, jak funkcjonują inne światy, wymiary oraz astral. Ale uwaga, oni nie byli wyznawcami żadnej religii, tak jak dziś powszechnie się o nich sądzi. Po prostu byli uduchowionymi interpretatorami rzeczywistości o bardzo szerokiej i spójnej wiedzy na temat naszej galaktyki, Ziemi i tego, kim jest i jak powstała ludzkość. To tak, jakby zachowała się bardzo pradawna wiedza o naszej historii i o naszym powstaniu, a oni ją kontynuowali. Co w tym jest najistotniejsze, to, że z ich tekstów jasno wynika, że byli poważnie zaniepokojeni faktem ingerencji obcej rasy w nasz świat. John Lash podkreśla, że jako znawca wszystkich systemów duchowych na świecie, że nie spotkał się jak dotąd z tak pouczającą i pomocną diagnozą ingerencji obcej rasy w naszą rzeczywistość, z jaką spotkał się w tych tekstach. To, co ciekawe, to Telestai nie narzucają nikomu wiary w to, co przedstawiają w swoich księgach. Oni nie mówią, że to jedyna prawda, ani nie proszą o jakiekolwiek zaakceptowanie. Więc moja prośba też do ciebie. Traktuj to jak materiał badawczy do badania. Nie wierz, badaj. Oni ukazują jedynie pomocne informacje, które człowiek według własnej woli może wykorzystać albo nie. Jednak jak zaznacza John, wskazówki i porady, jakie przekazują, są bardzo wysoce skuteczne. Trzeba je tylko zrozumieć, no i być samodzielnym w wykorzystywaniu tego w swoim życiu. Gnostycy byli bardzo mocno prześladowani. Co bardzo ciekawe, gnostycyzm był i jest nadal szykanowany oraz potępiany przez Kościół katolicki i tak zwanych łowców herezji. W rozmaitych źródłach czytamy, że gnoza została prawie doszczętnie zniszczona do V wieku naszej ery. Dlatego nigdzie indziej nie ma tych pism. Co ciekawe, gnostycyzm był i jest nadal szykanowany przez Kościół katolicki, jest potępiany przez tak zwanych łowców herezji. W różnych źródłach czytamy, że gnoza została prawie doszczętnie zniszczona do V wieku naszej ery przez władze kościelne, będąc dla nich wysoce niewygodną i bardzo niebezpieczną wiedzą. Znany jest fakt, że to właśnie Kościół nakazał spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Ostatnim pracownikiem naukowym słynnej biblioteki była kobieta o imieniu Hypatia. Była ona filozofem, znakomitym filozofem, matematykiem, astronomem, fizykiem i zwierzchnikiem szkoły neoplatońskiej. Mieszkańcy Aleksandrii darzyli ją ogromną sympatią oraz szacunkiem, co jeszcze bardziej nie podobało się Kościołowi. Hypatia pragnęła uchronić wiedzę i mądrość starożytnego świata przed rękami właśnie rodzącego się fundamentalizmu religijnego. Ale zginęła brutalnie, zamordowana z rąk chrześcijańskich fanatyków. Jej historię ukazuje ostatnio nakręcony film pod tytułem Agora. Zobaczcie go. Prześladowania gnostyków jednak się nie skończyły. Gnoza jest nadal celowo przekształcana i ośmieszana przez główny nurt chrześcijaństwa na świecie i nie tylko. Dlatego istotne jest, z jakich źródeł bierze się informacje na jej temat. Zatem zastanówmy się głębiej, dlaczego wiedza przedstawiana przez Telestai jest tak bardzo niewygodna i tak bardzo potępiana przez wiodące religie na świecie. I tu pojawiają się archonci. Zatem zajrzyjmy za tą kotarę. Zdaniem znakomitych badaczy tego tematu jednym z głównych powodów jest tematyka, którą zawierają teksty znak Hammadi. Bo jest w nich mowa między innymi na temat istot, które zapanowały nad naszą rzeczywistością, czyli tak zwanych archontów albo archonów. Inaczej zwanych już tu przeze mnie nieraz pasożytami umysłów. Ostatnio też żartobliwie mówi się o nich
podgryzacze kostek. Około 1/5 materiału ksiąg Znak Hammadi opisuje problemy z archontami. Wyjaśniane jest ich pochodzenie, metody działania, motywy. Nazwa archonci pochodzi od greckiego słowa archai, które oznacza starożytny, początkowy, pierwotny. Można by chyba użyć słowa archaiczny. Archonci. Zdaniem Johna Lasha archonci pochodzą z najwcześniejszego etapu formowania się Układu Słonecznego. Istoty te powstały w naszym Układzie jeszcze zanim powstała Ziemia. Dlatego nazywane są pierwszymi, pierwotnymi. Księgi Znak Hammadi opisują, że Układ Słoneczny został stworzony przez wpływ bogini Sofii z martwej materii atomowej. Aeony to inaczej emanacje, niebiańskie moce, kosmiczne cykle czasu, inaczej mówiąc procesy, fizyczne procesy, które mogą być postrzegane jako olbrzymie prądy, nurty, które są pełne życia, zmysłów, uczuć i samoświadomości. My dzisiaj to odkrywamy. Wtedy to była tylko inna nazwa na ten sam objaw. Aeon to gnostycka nazwa doskonale zastępująca popularne, aczkolwiek niezbyt lubiane przez wielu słowo Bóg. Najlepszym określeniem na Aeon jest według Johna Lasha generator. Mimo to wiedza gnostyków nie ma nic wspólnego z kultem czy uwielbieniem jakiegokolwiek bóstwa, bo w gnozie chodzi jedynie o świadomość rozmaitych cykli i współzależności, co na co wpływa, oraz o uszanowanie natury rzeczy, natury kreacji i wszelkich form manifestacji we wszechświecie. Uszanowanie to jest jakby główny motyw gnostyków. Aby to zrozumieć, potrzebna jest naprawdę prawdziwa, głęboka wiedza, bardzo krytyczne myślenie oraz otwartość na różne opcje, zarówno na sferę materialną, jak i duchową. Telestai, albo inaczej gnostycy, twierdzą, iż nasza planeta Ziemia, Gaja, powstała z samej boskiej Sofii, czyli z tej energii, jej żywej i samoświadomej mocy. I jest ona zatem jej ucieleśnieniem. Co jest ciekawe, to zgadza się to również z wiedzą i doświadczeniami już tutaj wspominanego George'a Kavasilasa. Aeony to siły, które tworzą rdzeń galaktyki Drogi Mlecznej, zwany Pleroma. A Pleroma, inaczej pełnia, symbolizuje wieczny i nieskończony potencjał. Natomiast ramiona galaktyki nazywane są Kenoma, co oznacza brak albo niedobór, czegoś, co tam jeszcze w tej chwili brakuje. Kenoma jest przeciwieństwem Pleromy i symbolizuje skończony potencjał. Natomiast Pleroma symbolizuje potencjał nieskończony. Archonci to nietypowy rodzaj istot, który powstał na skutek anomalii porządku kosmicznego poza Pleroma na obrzeżach ramion naszej galaktyki. Ciała archontów składają się z elementarnej materii w stanie przedorganicznym. Istoty te, także zrodzone z Sofii, zjawiły się jednak w naszej rzeczywistości niejako przez pomyłkę. Zdominowały, ponieważ były pierwsze, to zdominowały tym samym cały Układ Słoneczny poza Słońcem, Ziemią oraz Księżycem. Jeszcze raz, zdominowały cały system słoneczny poza Słońcem, Ziemią oraz Księżycem. Fragmenty o Księżycu niestety nie zachowały się w księgach Znak Hammadi, więc nie wiemy, jaki był jego dalszy los. Natomiast biorąc pod uwagę ostatnie niezależne badania tych pism, możemy jednak przypuszczać, że został on już dawno zdominowany przez archontów. Wskazuje to na jego sztuczność, nienaturalny rozmiar, wygląd, różne cechy, które o tym mówią, oraz bardzo bliskie położenie względem naszej planety, które, jak już dzisiaj uczeni mówią, zostało zmienione i w tej chwili zachowuje się nienaturalnie.
Jak wyglądają archonci? Może za kilka słów o tym. Jay Windner opisuje, że pisma gnostyckie twierdzą, iż około 3600 lat przed naszą erą nastąpiła inwazja, która opanowała ludzkość niczym wirus. W tym czasie bardzo ciężko było gnostykom i zapisać, i ukryć dotychczasową wiedzę, ale na szczęście udało się tego dokonać właśnie w Nag Hammadi. Istotami, które dokonały tej inwazji, byli oczywiście archonci. Z opisów gnostyckich wynika, że pasożyty te mogą przyjmować bardzo różne formy. Jedni wyglądają jak gady. Uwaga, tu się zatrzymam. Co w tej chwili pomyśleliście? To, co teraz mówię, to nie są moje przemyślenia. To wynika z pism gnostyckich, z Nag Hammadi. I oni piszą, że jedni wyglądają jak gady. Wspomina się słowo draka, oznaczające smoki lub reptilianie. A inni przypominają nieuformowany dziecięcy płód i są to prawdopodobnie dobrze nam znani szarzy. Windner opisuje, że archonci posiadają ciemnoszarą skórę, nieruchome oczy i są tylko częściowo żywi. W tych gnostyckich tekstach odnajdujemy również opisy nocnych uprowadzeń. Uwaga, 2000 lat temu. Opisy nocnych uprowadzeń i obdukcji dokonywanych na rasie ludzkiej. Jak mówi Widener, archonci mają możliwość powielania rzeczywistości, czyli jej duplikowania. I tym dość sprytnym zabiegiem nieustannie nas oszukują, każąc nam wierzyć w iluzję, z którą stworzyli, a nie w prawdziwą rzeczywistość. I każą nam wierzyć ich własne, ograniczone przekonania. Byli zazdrośni o ludzkość, ponieważ w przeciwieństwie do nich ludzie posiadają duszę i pożądane przez nich jedyne w swoim rodzaju DNA. Chcieli w związku z tym upodobnić się do nas i próbowali połączyć się z naszym materiałem genetycznym, zawładnąć nim, ale ku ich zaskoczeniu okazało się to niemożliwe. I to tylko wtrącę jeszcze mój komentarz. Słuchajcie, bardzo dobrze mi się to układa z porwaniami i z tym, że szarzy grzebią w naszym DNA i mówią o tym, że oni bardzo chcieliby połączyć nasze DNA z ich DNA, ponieważ oni nie mają tych możliwości, które mamy my i ich rasa podobno umiera. A teraz kłamstwa o DNA i transhumanizm. Otóż po badaniach John Lash twierdzi, że w pismach gnostyckich jest wyraźnie napisane, że nasze DNA zostało zabezpieczone przed tego typu ingerencjami bardzo silną ochroną energii organicznej, która jest energią żywej bogini Sofii. I to jest, słuchajcie, to jest bardzo ważne zdanie. To jest nadzieja na to, że ci wszyscy, którzy zrobili to, czego nie powinni, mimo wszystko są bezpieczni. Jeszcze raz czytam to zdanie. John Lash twierdzi, że w pismach gnostyckich jest wyraźnie napisane, że nasze DNA zostało zabezpieczone przed tego typu ingerencjami silną ochroną energii organicznej. Jest to żeńska energia stwórcza, której archonci nie potrafili obejść. Przypomnijmy sobie teraz rozmaite starożytne teksty oraz dzisiejsze channelingi, w których powszechnie twierdzi się, iż taka ingerencja jednak nie nastąpiła. Z pism gnostyckich wynika jednak, że jest to ogromne kłamstwo. Archonci, nie mogąc zawładnąć naszym DNA, zastosowali plan B, czyli zmusili nas do uwierzenia w kłamstwo, jakim jest ingerencja w nasz materiał genetyczny, oraz nie mogąc zmienić się w nas, zaczęli upodabniać ludzi do siebie. Czujecie to kłamstwo? My dziś z pewnych historii, które się nam opowiada, jak również z channelingów, jesteśmy przekonani, że w jakimś tam okresie, dawno, dawno temu, oni zmienili nasze DNA. Natomiast
z pism gnostyckich wynika, że nie mogli tego zrobić, bo jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast stworzyli historię, która jest fałszywa i powiedzieli nam, że zmienili nas. Natomiast to, co zrobili, to zaczęli upodabniać ludzi do siebie. I jest to prawda zapisana w tych gnostyckich tekstach, która praktycznie nie jest znana. Jest dość pilnie strzeżona przed ujawnieniem na masową skalę. Ich plan jest widoczny szczególnie w prądzie transhumanizmu, który w tej chwili narasta jak taka totalna, wielka fala. Chcą zdążyć. Zjawisko transhumanizmu jest bardzo popularne w tej chwili, bardzo modne, wciskane ludzkości niemal na każdym kroku. Zdaniem Johna Lasha, ludzie, którzy uwierzyli w zawarte w jego przekazie kłamstwo, zachowują się niczym opętani, dążąc do poprawienia tego, co jest tworem samej natury. Czemu? Ponieważ panicznie boją się śmierci. I to jest cały trik, który zrobili archonci z nami. Przekonali nas o tym, żebyśmy się bali panicznie śmierci, co powoduje, że my nie chcemy umrzeć i chcemy sobie poprzez transhumanizm zapewnić dłuższe, a w tym ich kłamstwie wieczne życie. Skłonni są ci ludzie uwierzyć w to, że przedłużą sobie takie życie, a nawet skłonni są uznać, że zjawisko to zapewni im w przyszłości nieśmiertelność. Ludzie ci zamierzają tym samym zdążają ślepo do własnej samozagłady, bo nie rozumieją tego, kim naprawdę jest istota ludzka. Wrócimy do tego jeszcze. Jaką naturę mają archonci? Otóż według Johna Lasha z pism Znak Hammadi wynika, że archonci mają nieorganiczną formę energetyczną w postaci elektrycznej inteligencji cyborgów. Mogą bardzo przypominać ludzi, bo potrafią to symulować. Co więcej, pojawił się niedawno materiał, który mam otwarty w tej chwili, i spójrzcie sobie na kanał Agencja Kosmiczna, w której jest bardzo ciekawy film Prawdziwi i nieprawdziwi ludzie, tak zwani ludzie tła. Ten materiał wywołuje dużo dyskusji, ale to dobrze. Ale żeby prowadzić ciąg dalszy tego rozważania, to powiem tak. Zauważmy, że to dlatego w tym kultowym dla nas, dla każdego przebudzonego w filmie pod tytułem Matrix, to właśnie maszyny oraz ich programy pokazane są jako władcy naszej rzeczywistości. Coś sztucznego. Teksty gnostyckie są tylko potwierdzeniem przedstawionego w tym filmie obrazu. Archonci posiadają podwójną formę ontologiczną, bo istnieją jako obce gatunki niezależne od ludzkości, ale po drugie istnieją jako obecność w naszym umyśle, jako szereg programów, które operują w naszym środowisku mentalnym, są poniekąd w nas. Archonci, to jak podają Telestai, czyli gnostycy, to psychiczno-duchowe pasożyty, które żerują na ludziach w ich mentalno-duchowym środowisku. Jak zaznaczają gnostycy, ryzyko zawładnięcia umysłem jest o wiele poważniejszym zagrożeniem niż jakiekolwiek ryzyko fizycznego zniewolenia. Słuchajcie, to ryzyko, że oni nas pojmą fizycznie i uwiężą w domach poprzez technologię i tak dalej, to jest pikuś w stosunku do tego, co mogliby zrobić z naszą mentalnością i z naszą duchowością. Póki co zrobić tego nie mogą, ale uwaga, my możemy oddać im swoją władzę nad nami, jeśli nie zrozumiemy tego. Gnostycy opisują owe istoty oraz sposób ich oddziaływania
stwierdzili, że ich ingerencja była najgorszą rzeczą, jaka tylko mogła przytrafić się ludzkości. Będę o tym mówił w kolejnych odcinkach. Zatem trzymajcie się i do zobaczenia w odcinku drugim.